Witajcie bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym właściwym filmie, w pierwszej odpytajce codziennej. Zabawa będzie polegała na tym, że najpierw mówię zdanie po polsku. Aha, włączcie napisy niemieckie. Nie polskie, tylko napisy niemieckie. Znajdziecie je z prawej strony ekranu u dołu. Chyba, że oglądacie na komórce. Zakładam, że oglądacie na komputerze. Po prawej stronie macie zębatkę i wchodzicie w napisy i włączacie napisy niemieckie. Ja je będę robił dla Was. Nie przyjmujcie, że niemieckie. Tam też będzie zdanie po polsku. Czyli tak, mówię zdanie po polsku. Potem mówię zdanie po niemiecku, ale z pewną luką. To zdanie będzie niekompletne. I potem pojawi się 3 albo 4 wersje po niemiecku i na końcu powiemy sobie właściwą wersję, ok? Pytanie po polsku brzmi: co cię obudziło? Co cię obudziło? Ok, widzicie napisy po polsku? Widzicie, ok. Teraz wchodzi zdanie niemieckie. Was, puste miejsce, dich geweckt. Was? Dich geweckt. I teraz, co tu pasuje? Wersja pierwsza. Was hast dich geweckt? Was hat dich geweckt? Was habe dich geweckt? Was habe ich geweckt? Czy też was haben dich geweckt? Która z tych form jest prawidłowa? Prawidłową wersją jest was hat. Was hat dich geweckt? Co cię obudziło? Pytajnik was generuje trzecią osobę. Jeżeli co, to jest trzecia osoba. Spójrzcie na zdanie was ist das, co to jest, a nie was bist das. Rozumiecie? To byłoby bez sensu. Trzecia osoba musi być. Was hat. Geweckt to jest czasownik wecken, budzić. To jest czasownik regularny z akusatywem. Kogo co budzić? Jest to czasownik regularny, dlatego w czasie przeszłym jest z przodu ge, z tyłu te. To tyle. Pierwszy odcinek za nami. Zapraszam na kolejne. Cześć.